Koncert zorganizowany przez jedno z publicznych mediów zgromadził na suwalskich bulwarach sporą widownię, podobnie jak poprzedzającego wydarzenia z udziałem choćby ciężkiego sprzętu wojskowego. I choć minęło już sporo czasu od imprezy, na terenie wynajętym pod realizację wydarzenia wciąż panuje bałagan, uważa radny Karol Korneluk. Widziałem tam zniszczone krawężniki, leżą tam śmieci, wyliczał podczas sesji. Zwrócił też uwagę, że mimo iż od wydarzenia minęło 10 dni, to wciąż na terenie bulwarów stoją przenośne toalety. Kto i kiedy je uprzątnie? Kto i kiedy naprawi zniszczenia? Na czyj koszt zostanie to zrealizowane? Dopytywał. Firma organizująca wydarzenie zapłaciła za wynajem części bulwarów. Była to kwota 15 tysięcy złotych, wyjaśnił prezydent miasta. Umowa została zawarta na okres 2 tygodni, tydzień przed i tydzień po koncercie. Z tego terminarza wynika, że bulwary powinny zostać uprzątnięte do 24 września. Tak się jednak nie stało. Jak się dowiedzieliśmy, Zarząd Dróg i Zieleni zabezpieczył się również na wypadek zniszczeń. Ale skoro tak było, to dlaczego na bulwarach wciąż nie widać ani napraw, ani porządku?